Witamy Państwa bardzo serdecznie na drugim już webinarze z cyklu Oszczędzanie przez monitorowanie. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo spędzić z nami to wtorkowe przedpołudnie. Ja nazywam się Tomasz Dawid i aktualnie w firmie Balów jestem projektowym marketing menadżerem. Jest dzisiaj ze mną również Andrzej Wójcik, doradca techniczny, audytor Energy Saving z firmy SMC. Andrzeju, dwa słowa z twojej strony. Witam Państwa serdecznie. Tak, na co dzień zajmuję się wsparciem technicznym naszych klientów, staram się rozwiązywać ich problemy związane z układem pneumatycznym i również należę do grupy, która przygotowuje i przeprowadza audyty energetyczne realizowane w ramach naszego programu autorskiego. Za chwilkę poproszę Andrzeja o zabranie głosu na dłuższy czas. Ja tylko jeszcze wracam dosłownie na moment z informacjami organizacyjnymi. Tak jak wspomniałem, to jest już drugi webinar z naszego cyklu. Cykl składa się z trzech webinarów. Za tydzień również się widzimy i pod koniec chwileczkę opowiem o tym, o czym będziemy rozmawiać za tydzień. Cały czas zachęcam Państwa do tego, żeby zadawać pytania na czacie. Pod koniec mamy przestrzeń czasową na to, żebyśmy zorganizowali sobie właśnie taką sesję Q&A, więc odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Także proszę w trakcie trwania webinaru, jeżeli coś się pojawi, jakaś niejasność, coś będzie interesujące, ciekawe, prosimy bardzo o pisanie pytań na czacie. I ostatnia informacja, nasz webinar jest nagrywany i po webinarze otrzymacie Państwo link do tego nagrania, więc będzie można sobie wrócić, podzielić się też tą wiedzą ze współpracownikami. Andrzeju, zapraszam, oddaję głos, a my słyszymy się. Dzięki Tomku, przejmuję głos i przejmuję temat. Tak jak wspomniałem na samym początku, przedstawiając się, oprócz swojej standardowej aktywności jako inżynier wsparcia technicznego, na co dzień też zajmuję się tematem audytów energetycznych. Tutaj ten temat realizujemy w takim wewnętrznym teamie. Każdy region ma przypisane taką osobę i w ogóle ten temat realizowany jest w ramach takiego autorskiego programu SMC Energy Efficiency. Jest to taki bardzo ważny temat, któremu firma poświęca bardzo wiele uwagi i bardzo wiele czasu i to na wszystkich swoich poziomach. Ten temat nawet został wpisany do naszej oficjalnej polityki firmy. Na czym to polega? No tutaj przede wszystkim nad tym tematem pracują nasze centra techniczne, to znaczy cały czas analizowany jest temat przepływu energii w układach pneumatycznych. Prowadzone są prace nad jakimiś zasadami, prawidłami, regułami maksymalnie optymalnego wykorzystania energii w tychże układach. No i oczywiście przede wszystkim pracujemy również nad rozwiązaniami tymi tak zwanymi energooszczędnymi, to znaczy rozwiązaniami, które są w stanie sprawić, że funkcja jest realizowana, natomiast przy okazji zużywane jest mniej sprężonego powietrza, czy też w efekcie energii elektrycznej, bo do tego to wszystko się sprowadza. Dlaczego akurat firma zajmująca się produkcją elementów dla pneumatki tak wiele uwagi poświęca temu tematowi? Otóż chodzi o to, że po pierwsze to sprężone powietrze jest to jedno z najbardziej popularnych mediów stosowanych w przemyśle, taki nadal element tej nowoczesnej infrastruktury zakładowej, to z jednej strony, ale z drugiej strony jest to jedno z najdroższych mediów. Wytworzenie, wyprodukowanie tego sprężonego powietrza nie jest tanio, to czyni to medium jednym z droższych, porównując to do innych rodzajów mediów. Czyli samo wytworzenie tego medium jest drogie, a wytworzenie to jest oczywiście połowa tematu, bo później to powietrze dalej jest zużywane w układzie pneumatycznym i ta druga część układu, czyli ta konsumpcja, w obrębie tej konsumpcji również potrafi pojawiać się
pewne dodatkowe nieprawidłowości, skutkiem których jest no, fakt, że funkcjonowanie tego układu pneumatycznego okazuje się być jeszcze droższe. Dlatego tak wiele uwagi poświęcamy temu tematowi i tym analizom, które mają sprawić, że w jakiś sposób będziemy próbować ograniczyć to zużycie tego sprężonego powietrza. Wspomniałem o tym, że działamy nad tym, w tym temacie również lokalnie, w tej grupie audytorów energetycznych. Tutaj te nasze działania polegają na ocenie tych układów naszych klientów. Generalnie jest tutaj szereg czynności, które prowadzimy w ramach tych działań, ale generalnie wszystkie te czynności mają na celu uzyskanie jak najbardziej rzeczywistego obrazu tego układu pneumatycznego, co się z nim dzieje, jak on funkcjonuje. Widzicie Państwo tutaj przykłady takich aktywności, czyli my zaczynamy od tematu wywiadu, czyli zbieramy informacje od obsługi, również i przede wszystkim prowadzimy oględziny takiego układu pneumatycznego, obserwujemy ten układ w działaniu, ale również obserwujemy, jak ten układ funkcjonuje w momentach jakichś tam zatrzymań, postojów, przeglądów, czynności obsługowych, serwisowych, czy nawet w okresach nieprodukcyjnych, dłuższych. To wszystkie te informacje są bardzo, bardzo ważne. Do tego dochodzą działania typu detekcja nieszczelności, czyli staramy się już konkretnie znajdować te punkty, w których występują źródła problemu, nawet po to raz, żeby uświadomić klientowi, jak to wygląda, a dwa, po to, żeby określić na przykład, ustalić jakiś charakter tych nieszczelności, jakiś określony typ, bo to różnie wygląda. Dodatkowo prowadzimy w ramach tych działań pomiary, które z kolei określają, jaka jest skala problemu, czy ten problem rzeczywiście występuje, czy jest istotny, jaka jest jego skala. I również prowadzimy analizy pod kątem jakości tego sprężonego powietrza, bo to jest kolejny element, który wpływa na to, ile kosztuje nas funkcjonowanie, ile kosztuje naszych klientów funkcjonowanie tego układu sprężonego powietrza. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że podczas tych naszych oględzin, ocen, tej naszej aktywności audytowej zwracamy uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, mianowicie na kwestię informacji o stanie układu, czyli sprawdzamy, czy w układzie klienta stosuje się jakieś rozwiązania, które dają informacje o tym, jaki jest obraz tego układu, jak ten układ funkcjonuje. To znaczy w przypadku naszych rozwiązań pneumatycznych mowa tutaj o różnego rodzaju czujnikach, miernikach, ustalamy, czy w układzie klienta takie rozwiązania występują, również ustalamy, jak one funkcjonują na jakim poziomie wykorzystuje się dane. Bardzo często nawet w tych układach wysoce zautomatyzowanych, bardzo często klienci takich informacji, takich narzędzi, takich rozwiązań w swoich układach nie mają, co powoduje, że praktycznie nie są w stanie podejmować żadnych skutecznych działań na dłuższą metę, gdyż nie mają pełnego obrazu tego, co dzieje się z ich układem pneumatycznym. My oczywiście takie rozwiązania w swojej ofercie mamy w swojej ofercie i mierniki przepływu, i mierniki ciśnienia, mamy też rozwiązania, które są w stanie zbierać kilka różnych parametrów tego sprężonego powietrza. Wracając do tych naszych działań audytowych, oczywiście wszystkie te nasze obserwacje, zebrane dane z wywiadów, z oględzin, wszystko to zestawione jest w podsumowaniu, w takim raporcie podsumowującym, który później prezentowany jest klientowi. Oczywiście ostatnia część takiego raportu to są zawsze propozycje rozwiązań, które w naszej ocenie, w naszej opinii są w stanie sprawić, że klient po pierwsze uzyska informacje o stanie układu, po drugie będzie mógł zużywać tego powietrza mniej.
Jesteśmy w cyklu webinarów, wspólnych webinarów z firmą Barmów i zdecydowaliśmy, że w tym dzisiejszym spotkaniu zaprezentujemy właśnie Państwu kilka takich typowych przykładów problemów naszych klientów, problemów, które właśnie wynikają z tego tematu braku informacji o stanie układu. To jest kwestia, z którą spotykamy się dość często. Przykłady, które chcemy tu Państwu zaprezentować, to są takie rzeczywiste sytuacje, z którymi się spotkaliśmy i również przy okazji chcielibyśmy na tych przykładach pokazać, co można zrobić, jakie rozwiązania zastosować i jak wykorzystać te rozwiązania, w jaki sposób, żeby po pierwsze odzyskać kontrolę nad układem pneumatycznym, po drugie, żeby można było przygotować jakiś tam plan działania optymalizującego funkcjonowanie układu pneumatycznego. Przejdźmy zatem do tych przykładów. Pierwszy z przykładów dotyczy firmy z branży spożywczej. Mamy tutaj do czynienia z linią wytwarzania jakiegoś tam półproduktu. Branża spożywcza, no ona ma swoje cechy charakterystyczne, swoją specyfikę i to jedną z takich wymagań branży spożywczej jest stosowanie odpowiednich wykonań materiałowych. Wynika to z faktu, że w tej branży często stosuje się jakieś mycie po procesie, te mycia realizowane są za pomocą różnych substancji niekoniecznie neutralnych, co powoduje, że elementy, które mają kontakt z takimi substancjami myjącymi, muszą być odpowiednio odporne na działania tych substancji. Oczywiście nie cała pneumatyka jest w stanie być odporna na działania takich substancji, stąd też tą część pneumatyki, która nie jest wrażliwa, chroni się w ten sposób, że umieszcza się ją w zamkniętych skrzynkach, które wykonane są z odpowiedniego materiału. Rozwiązanie świetne, jeżeli chodzi o ochronę tych wrażliwych elementów pneumatycznych, natomiast jeżeli spojrzymy na to rozwiązanie z punktu widzenia potencjalnych strat, które mogą w takim układzie wystąpić, no to pojawia się jeden bardzo ważny problem, mianowicie takie skrzynki zamykane i to nawet, jak widzicie Państwo na zdjęciach, szczelnie, z dodatkowym uszczelnieniem, fantastycznie kamuflują wszelkie sygnały o nieprawidłowościach. Tutaj mamy przykład linii, która wykorzystywana jest w zasadzie była wykorzystywana w zasadzie w sposób ciągły przez 360 dni w roku, przez 24 godziny na dobę, więc 3 zmiany na dobę działająca linia z pneumatyką umieszczoną wewnątrz tych zamkniętych szczelnie skrzynek. I jeszcze dodatkowo przeglądy takie pod kątem ewentualnych strat realizowane maksymalnie raz w roku. To jest fantastyczna sytuacja do powstawania źródeł strat, źródeł nieszczelności, źródeł, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykryć dzięki właśnie tym zabudowom i dzięki jeszcze temu, że w otoczeniu maszyn pojawia się dodatkowy hałas, co jest częste, co jest typowe. Czyli my podczas takich działań audytowych, tak jak widzicie Państwo przykłady zdjęć, o tym, że w układzie występowały jakieś tam problemy i to w niektórych przypadkach bardzo poważne, dowiadywaliśmy się dopiero w momencie, kiedy prosiliśmy o obsługę tych maszyn, tych linii, o otwarcie tychże skrzynek i wtedy okazywało się, że tam potrafią być i popękane przewody, uszkodzone złącza, w niektórych przypadkach nawet przewody, które gdzieś tam wypięły się z gniazda. Do momentu, kiedy nie zaburzało to funkcjonowania procesu, temat nie istniał i nikt do tych skrzynek nie zaglądał. Skutek to właśnie całkowita izolacja akustyczna, brak możliwości nawet oceny wizualnej, bo te skrzynki wykonane z metalu, pokrywy z metalu, ograniczony dostęp, bo skrzynki zamykane na klucz, do którego dostęp miała bardzo wąska grupa osób. No i uzyskujemy świetny przepis na bardzo potężne straty. Nie mamy informacji, klient nie posiadał żadnej informacji o stanie układu. W układzie nie zastosowane zostały żadne rozwiązania do kontroli
parametrów stężonego powietrza. Tym samym nie można było ocenić stanu elementów, a z kolei przez to, że wszystko było umieszczone w zamkniętych skrzynkach, nie było żadnej możliwości przeprowadzania detekcji tak zwanymi metodami klasycznymi. Tak? To te klasyczne metody, o których czasami nasi klienci wspominają, to jest tak zwane metody na słuch, czyli wychwytywanie, że coś, tak mówiąc potocznie, syczy, że gdzieś tam coś ucieka. W tym wypadku było to całkowicie niemożliwe. Pomiary, które wykonaliśmy na zasilaniu wspólnym tej linii, te pomiary wykazały, potwierdziły w zasadzie te nasze obserwacje. Z tych pomiarów wyszło, że średnie zużycie dla maszyn tej linii wynosiło około 470 litrów na minutę, podczas gdy w trakcie postoju ta linia zużywała około 255 litrów na minutę. Czyli powyżej 50% zapotrzebowania, które zastaliśmy, które występowało na tej linii, to było zapotrzebowanie wynikające z uzupełniania z powietrza uciekającego przez nieszczelności. Tutaj w kolejnym spotkaniu w przyszłym tygodniu kolega Norbert tutaj postara się Państwu przedstawić wyliczenia, które przełożą te wartości tego zużycia sprężonego powietrza na złotówki. Spróbujemy zrobić taką analizę. Kolega się tego podejmuje i zobaczycie Państwo, ile taki stan kosztuje. Co można w takiej sytuacji zrobić? Nasze propozycje dla tego klienta polegały na zasugerowaniu montażu na zasilaniu maszyn tejże linii miernika przepływu. Ten miernik przepływu właśnie miał kontrolować wartość zużycia tak podczas pracy, jak i również podczas tego zasilonego postoju i był on podstawą do podejmowania określonych działań naprawczych. Czyli raz, że zapewnił informacje o bieżącym stanie układu, tutaj zrealizowane to zostało w ten sposób, że miernik został oprogramowany, ustawiona została wartość graniczna, której przekroczenie było sygnalizowane zmianą koloru wyświetlania i sygnalizowane wyjściem odpowiednim przekaźnikowym, które wystawiało sygnał. Czyli wszystkie sytuacje wykrywania, temat zwiększonego zużycia spowodowanego jakimiś nowymi źródłami nieszczelności zostały jakby załatwione przez aktywność tego urządzenia, czyli nie raz w roku, jak do tej pory, bo do tej pory brak takiego narzędzia sprawiał, że jeżeli dzień po tym dorocznym przeglądzie pojawiała się jakieś nowe źródło nieszczelności, no to ono sobie spokojnie funkcjonowało zamknięte w tych skrzynkach przez następne miesiące, jeżeli nie cały rok. W tym momencie wystąpienie takiej nieszczelności dzięki użyciu takiego miernika, no tutaj jest natychmiast wykrywane i klient ma informację, że taka sytuacja ma miejsce. Również, ponieważ można było te maszyny załączać i wyłączać, ten miernik mógł służyć do ustalania, na której konkretnie maszynie występuje problem. A zatem nie tak klasycznie szukamy problemu po całym obszarze, tylko możemy skupić się na konkretnej maszynie, bo wiemy, że to ona odpowiada, czy jej układ odpowiada za generowanie tego dodatkowego źródła strat. Temat został zrealizowany, tylko muszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. To nasze urządzenie, ten nasz miernik przepływu, to jest to urządzenie pomiarowe i on wyprowadza określone sygnały. Te sygnały klient, sposób, w jaki te sygnały klient wykorzysta, to już zależało od niego. W tym wypadku dla klienta było wystarczająca kwestia wykrywania. Natomiast możliwości oczywiście wykorzystania tych sygnałów z miernika są dużo większe i tutaj w chwili obecnej, no z racji tego, że mamy nawiązaną współpracę z firmą Balów, gdybyśmy w chwili obecnej proponowali to rozwiązanie, to uzupełnilibyśmy o produkty
produkt firmy Balu, który zapewniłby klientowi nie tylko taką lokalną informację o bieżącym stanie, ale również pozwoliłby na stworzenie całego systemu monitorowania, czyli zapisywania tych danych, przechowywania ich, wizualizacji. Te możliwości byłyby dużo większe na ten moment. Natomiast w tamtym momencie dla tego klienta to rozwiązanie okazało się wystarczające. W innych przypadkach, bo temat zastosowania mierników to jest dość popularna kwestia, wprowadzania mierników do działania to jest popularna kwestia. No tutaj fakt, że jakby my, nasze rozwiązania proponują te sygnały wyjściowe, które klient musi sobie zaadoptować, no to często nie jest to jakiś tam problem dla klienta, natomiast bywa i tak, że klient albo nie ma technicznych możliwości, żeby dalej te sygnały, czy to wprowadzić do maszyny, czy też stworzyć swój własny system monitorowania parametrów, które uzyskuje z miernika, więc tutaj zdarzało się, że niektóre takie projekty po prostu klient nie decydował się na ich realizację z racji tego, że nie był w stanie technicznie tego opracować i stąd też tutaj tym większe pole do działania widzimy w tej nawiązanej współpracy z firmą Balu, gdyż tutaj mamy możliwość zaproponowania rozwiązania gotowego, które jest bardzo łatwo konfigurowalne. Można zintegrować je z naszymi urządzeniami typu miernik przepływu czy czujnik ciśnienia. Kolejny przykład to z kolei branża motoryzacyjna, jakaś przykładowa linia montażu zespołu. W tym wypadku oczekiwaniem klienta było to, aby oczywiście uzyskać kontrolę, bo w tym wypadku klient nie dysponował żadnymi urządzeniami do kontroli parametrów stężonego powietrza, ale również klientowi bardzo zależało na tym, żeby uzyskać informacje o przeliczeniu zużycia na jednostkę wyprodukowaną. Klient znajdował się w procesie certyfikacji ISO 50001 i ta norma ISO 50001 właśnie wymagała od klienta, aby określał zużycie mediów na jednostkę wyprodukowaną, między innymi sprężonego powietrza, więc klientowi zależało na uzyskanie tejże informacji. Poza tym chodziło również o ograniczenie zużycia wywołanego przez nieszczelności. Klient miał świadomość, że takowe nieszczelności w układzie występują, no ale z racji właśnie trybu działania tego obszaru, tejże linii, to znaczy praca znów w sposób ciągły, czy zmiany na dobę przez 320 dni w roku, ta możliwość ingerencji w układ pneumatyczny, w układy pneumatyczne, które w tym wypadku były bardzo skomplikowane, bardzo złożone, no była bardzo, bardzo ograniczona. Tak? Była możliwość przeglądu tych układów pneumatycznych. Dwa razy w roku był tak zwany shutdown, w trakcie którego służby utrzymania ruchu przeprowadzały różnego rodzaju działania remontowe, no ale to tak z racji tego, że to jest czas na różnego rodzaju prace, ten temat badania układów pneumatycznych pod kątem nieszczelności zawsze był odsuwany na plan dalszy i co najwyżej skupiano się na najważniejszych źródłach problemu, czyli tych nieszczelnościach największych. Natomiast tutaj też mamy taką specyfikę układu, w której ta bardzo skomplikowana pneumatyka, bardzo złożone układy są zamknięte w kabinach, no w tym wypadku chociaż przeszklonych, aczkolwiek przy tej złożoności tych układów jest to bardzo mała pociecha. Każde otwarcie takiej kabiny uruchamiało funkcję bezpieczeństwa i powodowało, że po prostu układ się odpowietrzał, więc nie było możliwości szybkiego, takiego doraźnego działania. Co zaproponowaliśmy klientowi w tym temacie? No po pierwsze, ponieważ nie było tych żadnych instrumentów do kontroli parametrów sprężonego powietrza, to zaproponowaliśmy właśnie wykorzystanie do tego celu miernika. Tak? I użycie miernika sprawiło, że tutaj
odpadała kwestia blokowania tych sygnałów o nieprawidłowościach, bo jakby skupiamy się na innej kwestii, nie na kwestiach dźwięku generowanego przez niszczenności, tylko na wykorzystaniu tego sprężonego powietrza. Również uniezależnialiśmy się od zakłóceń, które były dość intensywne w tym obszarze. No i również użycie miernika spowodowało, że nie miały znaczenia te kwestia utrudnionego dostępu. Jak wyglądała kwestia pomiarów, bo standardowo przy takich działaniach zawsze przeprowadzamy pomiary zużycia powietrza. No w tym wypadku wyglądało to dużo lepiej niż w przypadku pierwszym, to znaczy na 850 litrów średniego zapotrzebowania na powietrze dla linii około 170 litrów stanowiły niszczelności, czyli to około 20%. Natomiast no, oczywiście w skali, ponieważ była to jedna z kilkunastu linii na zakładzie, w skali całego obszaru oznacza to bardzo istotne straty. Jakiego rzędu, to Państwo będziecie mogli o tym przekonać się w trzeciej części naszego wspólnego webinarium, gdzie kolega Norbert pokusi się właśnie o takie wyliczenia. Nasza propozycja w tym wypadku polegała na montażu zestawu miernika na zasilanie każdej z maszyn, po to właśnie, żeby uzyskać przede wszystkim ten główny cel, spełnić główne oczekiwanie klienta, to znaczy móc określać ilość powietrza zużywanego na jednostkę wyprodukowaną. Same mierniki posiadają już taką możliwość, ponieważ oprócz pomiaru chwilowego, takiego bieżącego, one realizują również tak zwany pomiar skumulowany, czyli można aktywować taki pomiar i po wykonaniu określonej partii produktu dostajemy informację, ile na to zostało zużyte powietrza. Wracając do tej obecnej naszej współpracy z firmą Balów, no w tym momencie moglibyśmy te dane przekazać do rozwiązania firmy Balów i moglibyśmy uzyskać dużo większe możliwości. Natomiast na tamten moment dla klienta okazało się to wystarczające, tym bardziej, że był w stanie połączyć te nasze dane uzyskiwane z miernika do swojego systemu sterowania maszyn. Jest to rzadkie, ale w tym wypadku było to możliwe i klient podjął się sam adaptacji tych naszych danych uzyskiwanych z urządzenia pomiarowego. Jeżeli chodzi o trzeci przykład, który tutaj zdecydowaliśmy się, taki typowy przykład, z którym mamy bardzo często do czynienia, to jest przykład również z branży spożywczej, konkretnie stanowiska do pakowania, czyli aplikacje typu Pick and Place. Te aplikacje mają to do siebie, że one charakteryzują się bardzo często wysoką dynamiką działania w tych aplikacjach. Poza tym w tych aplikacjach wykorzystuje się powszechnie technikę rzektorową i nadmuchy, i takie tutaj przykłady widzicie Państwo na zdjęciach. Jedno i drugie rozwiązanie charakteryzuje się największym wykorzystaniem sprężonego powietrza, zarówno przy nadmuchach, jak i przy eżektorach, czyli tej technice podciśnieniowej. Tak naprawdę mamy do czynienia z dyszami i te dysze potrafią zużywać, nawet pojedyncza dysza potrafi zużywać w granicach kilkudziesięciu, stu, a nawet powyżej 100 litrów na minutę. Dlatego przy tego typu aplikacjach kluczowe jest, żeby zwracać baczną uwagę na czas działania tych aplikacji i ograniczać go tylko do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją procesu. W przypadku tego przytoczonego przykładu, tu występowała taka sytuacja, że te aplikacje działały na tyle dynamicznie, że ich działanie polegało na tym, że one funkcjonowały cały czas, a tylko na momenty, w których była potrzeba, następowało wyłączenie tych eżektorów i nadmuchów. Skutek, bardzo duże zużycie chwilowe. No i oczywiście, jeżeli tego wymaga proces, jeżeli ten proces został tak skonstruowany, to tutaj
nie jesteśmy w stanie bardzo często ingerować. Możemy oczywiście podpowiadać jakieś rozwiązania bardziej energooszczędne, ale w wielu wypadkach nie, klienci jakby nie chcą w ogóle tego tematu dotykać. Natomiast to, co jakby interesowało klienta, to, że to czas działania tych aplikacji, ale w momencie, kiedy linia czy też te stanowiska nie pracują. Okazywało się, że w związku z zaniechaniami ze strony obsługi, niepoprawnością czynności obsługowych, niestosowaniem się do pewnych zaleceń, utrzymywano zasilanie tychże aplikacji również w momentach, kiedy te linie przestawały pracować. Czyli mamy sytuację, kiedy mamy bardzo wysokie zużycie chwilowe, następuje dłuższe albo krótsze zatrzymanie i nadal te aplikacje wszystkie są w ruchu, wszystkie działają. Oznacza to takie samo zużycie powietrza, jak podczas działania takiej maszyny. Podczas naszych działań audytowych nawet stwierdziliśmy, że tak poprzez nasze obserwacje, że te aplikacje utrzymuje się w zasilaniu nawet w okresach dłuższych postojów. To znaczy, jeżeli linia pracowała tam dwie zmiany na dobę, a trzecią nie była, w trakcie trzeciej zmiany nie była realizowana produkcja, to nadal pozostawiano te maszyny w działaniu. Tutaj te aplikacje, nie wiem, czy to widać na zdjęciach, chyba na jednym można to wychwycić, również były zamknięte w miarę szczelnych kabinach, co powodowało, że nawet taki bardzo intensywny dźwięk generowany przez te aplikacje nadmuchowe czy ejektorowe był bardzo skutecznie wyciszany. Także mogliśmy nawet gdzieś tam w otoczeniu tych stanowisk również się znajdować i nie zauważać, że mamy do czynienia z tak dużym zużyciem chwilowym. Jakie wartości tutaj się pojawiły? No tutaj nasze pomiary, które przeprowadziliśmy na zasilaniu do tej grupy stanowisk, wykazały, że zarówno podczas pracy, jak i podczas tego utrzymywanego postoju te maszyny zużywają około 450 litrów na minutę. No jeżeli to weźmiemy pod uwagę, że to jest zużycie na minutę, przemnożymy to przez 60 minut w godzinie i weźmiemy pod uwagę, ile godzin takiego zasilania, z iloma godzinami takiego zasilania mamy do czynienia, no to tutaj pojawią się bardzo konkretne wartości, ale to zostawiam koledze Norbertowi na kolejny etap naszych spotkań. My dla tego klienta zaproponowaliśmy, podobnie jak w pierwszym przypadku, instalację miernika przepływu. Ten miernik przepływu właśnie miał kontrolować poziom tego zużycia, wykrywać stany jego zwiększenia i no, jakby głównym celem było wyeliminowanie tych błędów w czynnościach obsługowych, tak? Niedopuszczanie do sytuacji, w których obsługa pozostawia zasilanie pneumatyczne, wszystkie funkcje w działaniu i opuszcza stanowisko na dłuższą czy krótszą przerwę, czy nawet na całą zmianę. Czyli wszystkie takie sytuacje były od tego momentu wykrywane i przez fakt, że miernik, który tam zaproponowaliśmy, został zintegrowany z systemem sterowania maszyn, tutaj ta informacja pokazywała się na bieżąco o poziomie zużycia tak na samym mierniku w formie zmiany koloru wyświetlania, jak również na maszynie w formie alarmu. Ciekawostka, wracając jeszcze do tych zachowań obsługi, zauważyliśmy podczas tych naszych działań, że opuszczając stanowisko, obsługa dba o to, żeby wyłączyć światło, które w tym stanowisku się znajduje, natomiast kwestie zużycia powietrza jakby tutaj zostają pominięte. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że no, to sprężone powietrze ma kilka takich
zalet, które jednocześnie są wadami tego medium i takimi zaletami i jednocześnie wadami jest to, że jest ono po pierwsze niewidzialne, nie widzimy kosztów wytworzenia tego sprężonego powietrza, bo sprężarkownia to zupełnie inny obszar bardzo często, jest również w miarę neutralne dla otoczenia. A gdybyśmy mieli do czynienia z nieszczelnością układu hydraulicznego, to nie dałoby się tego tematu na dłuższą metę pominąć. Tutaj bardzo szybko albo sami zareagowalibyśmy, tutaj patrzę na to z punktu widzenia obsługi, albo zostalibyśmy zmuszeni przez jakieś tam zewnętrzne komórki do usunięcia takiej nieszczelności. W przypadku takiego zużycia zamkniętego w kabinie, to ani nie widzimy tego zużycia, ani nie słyszymy i skutek jest taki, jak w opisanym przykładzie. I jeszcze jedna sytuacja z naszych doświadczeń audytowych, przemysł motoryzacyjny, jakiś proces, których na stanowiskach realizowany jest montaż elementów. W tym wypadku klient również był zainteresowany uzyskaniem informacji o stanie układu, natomiast kwestia nieszczelności oczywiście ona też była dla niego istotna, natomiast tutaj w tym wypadku mieliśmy do czynienia z takim problemem, którym układ wykorzystywany jest przez cały rok, nie ma czasu na przeglądy i co ważne, każde zatrzymanie maszyn wywołane jakąś nieplanowaną, jakieś nieplanowane zatrzymanie wywołane awarią oznacza dla klienta bardzo wysokie straty. Dlatego klientowi zależało na uzyskaniu pewnego poziomu kontroli nad tym układem. Zależało mu na tym, aby móc przewidywać nadchodzące awarie i zapobiegać im, zanim do nich dochodzi, żeby nie tracić tego cennego czasu na zatrzymanie całej linii z tytułu awarii pojedynczego elementu pneumatycznego na jednej z jej maszyn. Jeżeli chodzi o pomiary, bo standardowo wykonaliśmy pomiary zużycia powietrza, tutaj te nieszczelności na moment wykonywania tych pomiarów stanowiły około 15% pełnego zapotrzebowania tejże linii na sprężone powietrze. Nasza propozycja w tym wypadku skupiła się na dość nietypowym wykorzystaniu miernika, ponieważ klientowi zależało właśnie na tej prewencji, również ze względu na wysoki stopień skomplikowania tych układów, zależało mu również na lokalizowaniu, bo kwestia ustalenia tego, że na maszynie ucieka powietrze, to jest jedna sprawa, a teraz w takim bardzo skomplikowanym układzie, gdzie mamy kilkadziesiąt siłowników i równocześnie kilkadziesiąt zaworów, ileś wysp zaworowych, plątaninę przewodów, ustalenie, gdzie konkretnie występuje to źródło problemów, oznaczała dla klienta stratę czasu. Ten czas był bardzo cenny i klient chciał ograniczyć ten temat, więc w tym wypadku mierniki, które zaproponowaliśmy, miały działać w ten sposób, że maszyna miała możliwość pracy sekwencyjnej i po każdym kroku tejże sekwencji wykonywany był test szczelności, co prowadziło nas nie tylko do informacji o skali problemu, ale również przybliżało nas do miejsca. Dosłownie rzecz ujmując, klient był w stanie ustalić, który element pneumatyczny w tym jego skomplikowanym układzie uległ awarii, a również dzięki temu, że ten miernik kontrolował zużycie cały czas podczas pracy, mógł obserwować wzrost tego zużycia i poprzez takie testy później przybliżać się do tematu wyjaśnienia, który z elementów odpowiada za problem. Kwestia oprogramowania tutaj, które miało sterować tą sekwencją i zapisywać, no tutaj było, również był to temat po stronie klienta. Nasza propozycja to było użycie takich mierników przepływu,
które klient musiał zintegrować, tak żeby uzyskać określony efekt, żeby to sprząc z sekwencyjnym działaniem maszyny i żeby oczywiście rejestrować te wartości. Także cztery różne przykłady, w których klient nie dysponował żadnym narzędziem do kontroli, w których użycie tego narzędzia pozwoliło na różnym poziomie taką kontrolę uzyskać. Oczywiście tych przykładów można by przytaczać więcej i sposobów wykorzystania również jest pewnie wiele. Tutaj bardzo duże możliwości otwierają się w momencie, kiedy to nasze rozwiązania, czyli te urządzenia pomiarowe, które wystawiają określone sygnały, jeżeli te sygnały zostaną przejęte przez rozwiązanie zewnętrzne, jak tutaj produkty firmy Valve, i przełożone w świat cyfrowy, w którym możemy analizować na dowolne sposoby te dane i możemy prowadzić prawdziwy system, taki pełny system monitorowania, zapisywania historii i przebiegu zużycia, co pozwala nam zdecydowanie szybciej reagować niż w sytuacjach takich, kiedy działamy w sposób klasyczny, dywanowo, na oślep, kiedy skutek tego działania jest mocno ograniczony, niewspółmiernie niski do ponoszonych nakładów na te działania. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze przykłady. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, pojawiły się jakieś kwestie, które chcielibyście, żebyśmy tutaj doprecyzowali, wyjaśnili, to jesteśmy gotowi. Tomku, możemy przejść do kwestii. No właśnie, tu jeszcze na koniec mamy przykład takiego rozwiązania. Tomku, tak. Dwa słowa na ten temat, bo tak, to już, Wasz pomysł. Już zabieram głos, ale w tym miejscu chciałem Ci pięknie podziękować za bardzo interesującą i merytoryczną część naszego webinaru. Przyłączam się do prośby, zachęty Andrzeja. Mamy czat dostępny, jeżeli pojawiły się jakieś pytania. To jest ten moment, można zadawać pytania. Za chwileczkę otworzymy tą sesję Q&A. Ja takim słowem podsumowania, ale też właśnie zachęty do tego, żebyście Państwo dołączyli do nas podczas trzeciego webinaru już za tydzień. Wracam do tego przykładu, który razem z Norbertem pokazywaliśmy tydzień temu. Proszę Państwa, to co powiedział Andrzej, pomiar to jeszcze nie monitorowanie. To, że my mierzymy lokalnie, no to jest pierwszy krok, można powiedzieć najważniejszy krok, ale jeżeli my nie budujemy sobie trendu, nie sprawdzamy, jak nam się zmienia zużycie naszej instalacji w czasie, nie mamy systemu, który nas ostrzeże zawczasu, że coś niedobrego się dzieje, to może być ten czas, kiedy nam po prostu te pieniądze, których szukamy, tak, bo szukamy oszczędności przez nieszczelności, przez uciekające powietrze, nam po prostu uciekną. I warto wybierać rozwiązania, które są łatwo integrowalne, bo tak jak Andrzej powiedział, mnóstwo z tych tematów kończyło się na tym etapie pomiaru, ponieważ projekt stworzenia dużego systemu do wizualizacji z bazą danych często przerastał i wydawał się zbyt kosztowny, zbyt złożony, zbyt problematyczny. Natomiast to, co widzicie Państwo na tym obrazie, na tym przykładzie, to zintegrowanie właśnie mierników, czujników, które podają nam, czy mierzą nam aktualny, chociażby przepływ sprężonego powietrza, w bardzo prosty sposób po interfejsie IO-linkowym do urządzenia TMTK, Condition Monitoring Toolkit, do którego możemy podłączyć różne urządzenia obiektowe. Jednym z nich jest właśnie przepływomierz SMC. Komunikujemy to po standardzie przemysłowym, jaki jest IO-Link. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, że mamy kostkę, która jest niezależna, ma swoją bazę danych, ma swoje oprogramowanie i jest już prekonfigurowalna. My podłączamy, dajemy zasilanie, podłączamy urządzenia i mamy
dostęp do tych danych. Możemy już rejestrować, możemy wizualizować, możemy wystawiać alarmy i wiele więcej opcji, które tak naprawdę mogą być uruchomione w ciągu jednego dnia. To jest to pytanie, które pojawiło się na samym początku naszego cyklu webinarów. Natomiast o tym więcej już w przyszłym tygodniu. Pokażemy, jak integrować to urządzenie, jakie ma możliwości, jak możemy konfigurować różne urządzenia, różne czujniki i pokażemy, jak dzięki danym, które dostajemy, możemy wyliczyć, ile faktycznie jesteśmy w stanie na tym zaoszczędzić. Bardzo dziękujemy za tą część. Czas na sesję Q&A. Widzę w tym momencie tylko jedno pytanie, więc zapraszam. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, można pisać w tym momencie. My za chwileczkę na nie odpowiemy. Skupię. Moderuję jeszcze czas, czat między czasie. Pojawiło się pierwsze pytanie dotyczące nagrania. Tylko przypomnę to, co mówiłem na samym początku. Tak, webinar jest nagrywany i po zakończeniu otrzymacie Państwo maila z podziękowaniem za udział i z linkiem do nagrania. A teraz pierwsze pytanie, które się pojawiło. Jakimi wyjściami dysponują Państwa mierniki? Jeżeli chodzi o nasze mierniki, to tutaj mamy do dyspozycji, w zależności od konfiguracji, albo są to wyjścia cyfrowe, albo wyjścia analogowe, czyli tą wartość przepływu, jeżeli mówimy o tych wyjściach analogowych, możemy zamienić na sygnał prądowy albo napięciowy, to w zależności od tego, jak zostanie takie urządzenie skonfigurowane. Natomiast ten interfejs, który pozwala na szybką integrację i też na parametryzację tego urządzenia, na otrzymanie informacji nie tylko o pomiarze, ale również o diagnostyce, to jest interfejs IO-Link i te przepływomierze w ofercie, w portfolio firmy SMC się znajdują i mogą być łatwo zintegrowane z takim gotowym systemem, można powiedzieć nadrzędnym rejestratorem, systemem wizualizacji, wczesnego ostrzegania o właśnie jakichś odchyłkach od normalnego sposobu, czy, tak, sposoby trybu działania naszej instalacji czy maszyn. Pojawiło się kolejne pytanie, proszę dać mi chwilkę. A czy miernikami można wykonywać pomiary innych gazów niż powietrze? Tak, oczywiście tutaj sprężone powietrze to jest jakby to podstawowe medium, ale miernikami można na przykład wykazywać pomiary azotu. Tak? Azot ma to do siebie, że to jest jeszcze droższe medium. Jeżeli mówimy o sprężonym powietrzu, to dzisiaj wyprodukowanie metra sześciennego powietrza oceniamy na 20-25 groszy, no to azot jest czterokrotnie droższy, więc tym większe ma znaczenie kontrolowanie jego wykorzystania. Tak? I taką możliwość te nasze mierniki zapewniają. Można również działać na azocie. Wiele parametrów, ja tylko dodam jeszcze, że wiele parametrów możemy mierzyć różnymi rozwiązaniami, również od innych dostawców, tak? Myślę tutaj na przykład o pomiarze wibracji, jeżeli chcemy wiedzieć, jak nam zużywają się na przykład napędy, jakieś urządzenia, które są łożyskowane. Takie rozwiązania również można podłączać tym samym interfejsem, czyli interfejsem IO-Link do tego systemu Condition Monitoring Toolkit. Także nie mamy tu ograniczeń. Tak? Jest wyzwanie, że tak powiem, w mierzeniu jakiegoś medium. My wspólnie z firmą SMC postaramy się Państwu w tym pomóc i dobrać rozwiązanie, które no, spełni oczekiwania i rozwiąże problem. Proszę dać mi chwilkę, będę publikował kolejne pytanie.
Okay, dobrze. Sekundkę. O, dobrze. Montaż miernika wymaga prawdopodobnie ingerencji w istniejącą instalację. Czy wraz z miernikiem klient otrzymuje komplet elementów pozwalających na montaż, czy niezbędna jest specjalna integracja? Jeżeli chodzi o mierniki, one posiadają tam gwinty wewnętrzne. Również można skonfigurować mierniki w zestawach z dodatkowymi zewnętrznymi elementami. Natomiast tak, faktycznie miernik wymaga, musi zostać wpięty na drodze do układu i wymaga jakby wpasowania w tenże układ. Powietrze po prostu zanim trafi do układu musi przez ten miernik przepływać. Normalnie wystarczy wykorzystanie tych gwintów wewnętrznych. Jeżeli klient potrzebuje demontować ten miernik na przykład, to można dodatkowo skonfigurować tak ten miernik, aby te przyłącza, które będą połączone z rurociągiem, stanowiły osobny element, do którego będzie przyłączany sam miernik, już na zasadzie spięcia kilku elementów ze sobą. A ja chciałbym jeszcze dodać a propos integracji, że ten element na końcu, tak, czyli element do monitorowania jest niezależny, czyli Condition Monitoring Toolkit jest niezależny od istniejącej sieci sterowania, tak, układu sterowania maszyną, więc można go zintegrować z systemem sterowania, ale nie trzeba. Czyli dlatego to pozwala taką instalację wykonać w krótkim czasie i już zbierać te dane, bo może działać niezależnie to, co wspomniałem. Dobrze, publikuję kolejne pytanie. Jakie wymagania co do jakości powietrza mają wasze mierniki? Czy trzeba stosować jakieś dodatkowe przygotowanie? Jeżeli chodzi o wymagania mierników, to są standardowe wymagania, tak jak nasze rozwiązania pneumatyczne, to znaczy jeżeli chodzi o poziom filtracji cząstek stałych, no to jest to 5 mikronów, jeżeli chodzi o punkt rosy, czyli zawartość wody, no to jest bodajże do 10 plus 10 stopni Celsjusza, czyli to jest standard odpowiadający tym naszym rozwiązaniom wykonawczym, całej reszcie, która znajduje się w układzie pneumatycznym. Nie trzeba tutaj stosować jakichś dodatkowych. Oczywiście no, układ przygotowania maszyny musi spełniać te warunki, czy te 5 mikronów i punkt rosy 10 stopni Celsjusza. Trzeba na to zwrócić uwagę, jeżeli adaptujemy taki miernik do układów, które oparte są o inne standardy, bo inni dostawcy pneumatyki mają te wymagania różne. Niektórzy dopuszczają powietrze o niższej jakości, to wtedy na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli są to elementy standardowe, przygotowania nasze, już istniejące w układzie, no to co wymaga miernik odpowiada dokładnie takim standardowym parametrom naszych zestawów przygotowania powietrza. Dziękuję, Andrzej. Jeszcze jedno pytanie na liście. Czy system monitoringu jest płatny jednorazowo, czy abonament miesięczny? To jest rozwiązanie, które płatne jest jednorazowo. Kupujemy urządzenie, które w sobie ma zaimplementowaną bazę danych, wizualizację, czyli dashboardy, system alarmowania. Nie przetrzymujemy tych danych w żadnej chmurze, za którą no, wymagana byłaby jakaś opłata miesięczna. Także tak, jednorazowa płatność. Dobrze, i jeszcze jedno pytanie mamy na liście. Czy konsultacje i sprawdzenie, czy warto u nas coś usprawnić, są płatne?
Jak to, Andrzej, wygląda? Rozumiem, że chodzi o te działania audytowe, tak? To, ten temat zawsze jest uzgadniany. My jako doradcy techniczni, osoby jakby skupione w tym temacie audytowania obszarów, nie jesteśmy wykonawcami. Tutaj ten temat poprzedzają, nasze działania poprzedzają wcześniejsze ustalenia z osobami z działu handlowego, które opiekują się danym klientem. Także tutaj no, warto by po prostu skontaktować się bezpośrednio, bo to już zależy tak jakby od tych wcześniejszych ustaleń. My jesteśmy wykonawcami tych działań, a całe przygotowanie jakby jest po stronie naszych kolegów z działu handlowego. Więc tutaj w zależności od poziomu współpracy, no to generalnie wygląda to w różny sposób, więc warto po prostu skontaktować się z najbliższym inżynierem wsparcia, inżynierem sprzedaży i uzyskacie Państwo pełną informację na ten temat. Jeszcze jedno pytanie. Jaki jest bardzo szacunkowy koszt miernika przepływu dla na przykład jednocalowej rury? Czy ty, Andrzej, masz w głowie? Tak jak wspomniałem wcześniej, jako doradca techniczny tutaj, jeżeli chodzi o ceny, mogę być trochę na bakier z tym tematem. No myślę, że tutaj warto też konsultować się, ponieważ no, firma prowadzi też politykę rabatową, która uzależniona jest od poziomu współpracy, więc warto kontaktować się bezpośrednio z inżynierem sprzedaży, który odpowiada i w tym momencie uzyskacie Państwo informację taką rzeczywistą, odpowiadającą właśnie Waszej firmie, bo to dla każdej firmy wygląda inaczej. Bardzo dziękuję, Andrzej, bardzo dziękuję Państwu, bo widzę, że wyczerpaliśmy już wszystkie pytania, tak? Nie mamy już pytań na liście. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień. Znowu poruszymy temat oszczędzania i monitorowania. Chcielibyśmy zostawić Państwa dzisiaj z tym hasłem, o którym już wspominaliśmy też tydzień temu. Warto świadomie monitorować i świadomie oszczędzać energię, sprężone powietrze. A do tego dzisiejsze rozwiązania techniczne nam posłużą. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Miłego dnia. Dziękuję również ze swojej strony. Dziękujemy.